Siema, siema. 30 minut mam do celu. Filmik kilkunastominutowy, a kosztował mnie 22 tysiące plus 500 zł wasze, czyli z donate'ów i ze wspierania kanału. Także dzięki wszystkim wspierającym i wszystkim za donate'y. Jadę po prostu kupić kłada. Jakiego, no to zobaczycie, na razie nic nie zdradzam. Taka niespodzianka. Czy dobrze kupię? Nie wiem. Trochę dzięki wam się nauczyłem, co mam sprawdzać, ale... No i przede wszystkim, żebym nie patrzył na oczami, tylko znaczy, że piękny czy niepiękny, tylko generalnie na... No, na silnik, zawieszenie. Wszystko tak, żeby grało i buczało, żeby nie było jakiejś wtopy znowu. I no co, 30 minut dzieli mnie od oględzin pierwszej maszyny i potem jadę na oględziny drugiej, która jest po drodze. Czyli cały dzień stracony za kółkiem. Znaczy stracony, nie stracony, no trzeba jechać, no bo na miejscu to jest takiego... nie dostanę. Ceny kładów to po prostu tak podskoczyły, że jest po prostu masakra. No ale udało się dzięki Izie wyrwać lepszego tego kłada. Także no czekajcie na rozwój akcji, sytuacji, co się będzie działo. O, tak właśnie tutaj sobie jadę, a tu takie ciągle mamy kwiatki. Ale to nic, byle bezpiecznie dojechać. Parę razy, już ze dwa razy mi ktoś zajechał tutaj drogę na tej autostradzie, ale spoko. Także czekajcie, czekajcie. Wkrótce dalsza część. Jeszcze raz dzięki wszystkim wspierającym. W ogóle zapraszam do wspierania kanału i do wysyłania donate'ów. Wszyscy wspierający mają zawsze kalendarze, czyli wystarczy screena puścić ze wspierania i wysyłam wam kalendarz. Zresztą wszystko wkrótce się dowiecie na streamach, będę wszystko pokazywał, i kalendarze, i plakaty, co możecie zgarnąć ode mnie. Nara, za donate lub za free, za wspieranie. Nara, tymczasem. No czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie koniec akcji, nie? Tego vloga. Późna godzina już jest, ale już wyjechałem właśnie z bramek z autostrady. Jazda prosto po pierwszego kłada na oględzinę. Czy jestem zadowolony? No jestem. 4 minuty do celu. Lecę na Kartuzy. Za 2,4 km skręć w prawo szeroka. O, już prawie. To może go wystawimy. Co? Może go wystawimy. A nie, no może to być na razie. Siema Michał. Siemka. Widzę Riego. No, no, tak dokładnie. No, a Oriwa, a i kojarzy Blegopsa. No i przyjechałem do niego właśnie, no być może, nie wiem, chyba kupię już teraz, no. Miałem jeszcze jednego oglądać, ale od widza Oriego, no to chyba opony, nie, do wymiany? To są z tyłu do wymiany, nie? No. To są ogólnie, bo miałem te, jak na zdjęciach widziałeś, alufelgi, nie? No właśnie. Poszedł do znajomego, to było już klepnięte, wiesz, przed sprzedażą ogólnie. Aha. I on mi dał z 16 roku, to są felgi, oryginał z Japonii, z 16 roku i to są też te opony. Ale ładne, nie zjechane nie w ogóle. Nie, są, bo są świeże, 16 roku, one nie są tam, wiesz, 10-15-letnie, nie? Dystanse są? Nie ma dystansu. Nie ma. Nie ma dystansu, to nie. To będę musiał sobie po prostu... Ale... Potem jeszcze nie zrobić, bo do stuntu co? By trzeba było je zrobić, nie? Czy nie? Założyć, czy nie? Wiesz, masz stabilniejszość w zakrętach, nie? No bo tak on jest bardziej, powiedzmy, wywrotny, można tak powiedzieć, nie? Tak jak zawsze przedłużysz, to jest bardziej stabilny w zakrętach. No to nie wiem, u Oriego chyba zamówił, mechanika, może mechanik. No, no to tam jest, na tył to jest tą kresę 300 zł. Aha, no. Komplet na tył dystansu.
Co jeszcze? Tak, licznik ma, widzę, że go nawet włączyłeś. Motogodziny liczy? Nie, nie liczy. Nie prędkość, liczy. Prędkość, kilometry, tak mówiłem, temperaturę cieczy, nie? Temperaturę otoczenia. Czyli tak, bym miał olej do wymiany, opona. Tutaj jest filtr stożkowy, nie? To też jest takim gadżetem w sumie. Filtr stożkowy? Tak, sportowy, nie? No właśnie, jak dojść do filtra. Ciach. O! Jest normalny stożek. Ciach. Także to wygląda tak, nie? No sprawne oświetlenie. Tu masz tego LED-bara środkowego. O! Który robi robotę, nie? No też mi Ori właśnie o tym mówił, żeby... co tu? Kieruneczki. Kierunkowskazy nawet? Pływające. Kurde! Przód, tył, nie? No. Klaksoni. I klakson jest. Full lima, nie? Ja sobie tu zamontuję taki policyjny, wiesz? Naprawdę. No, to tam wedle uznania, nie? No. Plastiku nie połamałeś? Nie połamałem. Nie, nie miałem nim wywroki, powiem ci, nie? Aha. Nie miałem nim wywroki. W terenie jeździłeś? Ja tak, to wiesz tu, lasy jakieś, górki, nie? Tylko nie mów, że tym przełącznikiem wsteczny jest. To jest wsteczny, no. Tak? Wbijasz jedyneczkę, nie? No. Przytrzymujesz przełącznik i jeszcze raz jakbyś chciał jedynkę w dół wbić. I wtedy wskakuje wstecz, nie? No. I tu ci się też zaświeci wsteczny, nie? Jak zapalisz. Aha. Błędkę masz luz, a... Czyli Raptorek 700. 700. Napęd jak? Moim zdaniem jeszcze na sezon spokojnie. Nie jest to całkiem nówka, ale nie jest to też... No. Zależy ile będziesz jeździł, tak, no. Tak mówił, nie? No bo wiadomo, można i w sezon zajechać. Aha. Ale... Nie no, zawiasy? Nie no, mogę ci nawet, chcesz posłuchać, ja mogę bubujać, nie? Nie ma problemu, bo... Słyszysz, amory gazowe. Nie wiem, jakichś pisków, czy nie wiadomo czego. A ta rolka zdaje egzamin? Czy to jest, nie za krótka? Nie. Ogólnie słuchaj, no... Nie zdaje, pogadasz, za krótka. Pogadasz z Orim, nie? No. To ogólnie nie jest do jakiegoś tam szarpania, bo tutaj jest rama aluminiowa, która jest oryginalna składa, nie? No. Gdzie są przykręcone te dwie śruby. Mhm. I jak tym zaprzesz za mocno, albo to za mocno uderzy, to potrafi tu pęknąć po prostu. Aha. I oni to spawali. Uriego chyba też to spawali, wydaje mi się. No i jak ten to zrobisz, jak rolkę założyć? To też pod dwie śruby podłączasz, nie? No ale na tą rolkę to trzeba delikatnie kłaść, nie? No. Że wiesz, pękniesz i nagle wiesz, no bo to obciążenie na te dwie śruby przychodzi, nie? Widziałem też, mieli taki myk, że jak było w tych dwóch śrub jeszcze, szła przedłużka, wiesz, poskładnik tak jakiś zrobić, tam, nie? No. Że siła się rozkładała stąd, wiesz, tam i nie urywało, bo o to chodzi, że to tu pękało, ta rama, no, nie? No, coś trzeba będzie wykombinować. No. Tylko nie mów, że stopy jeszcze ma. Ma? Stop? No pewnie. Działające? No patrz, działa. Wszystko. Tablica składana? Taki wiesz. No. Zbyt dobry cwancyś, nie? No, dobry cwancyś. A zapalimy go? No, pewnie zapalimy. Dzisiaj
gasi, tak? Ty jak chcesz zapalić, to musisz to przesunąć i to nacisnąć. Start. Tu start. No. Mogę do Uriego zadzwonić? No to na FaceTime'a? No pewnie, że dzwoni. Ten, żeby sobie zobaczył? Niech sobie luknie. Dobra. Trzymaj. Sobie wiesz, możemy go na dwór stawić, będzie trochę lepsze światło. O, dobra, dobra. I tak to można kupować, nie? Co? Mówię, tak to można kupować. Siema, Uri. Jesteś? No i... No poczekaj, bo chcę ci kłada pokazać. Jestem u twojego widza, wiesz, u Michała. Poczekaj, Jarek, poczekaj. Dobra. No to się zwolni z tej pracy. To powiedz, że musisz iść siku. No, słuchaj, no jestem tutaj, tu jestem u Michała, u twojego widza, jest ta Yamaha niebieska, co oglądałeś. No i... Co? No twój widz, no jeny, no przecież nie będziesz wszystkich znał z twarzy, nie? No. Przyjedzie na Chojnów, to go poznasz, no. No z tym wydechem, nie? Co tutaj, nie? No i tu widzę, że jest wszystko grano. To. Tylko opona do wymiany dystansów nie ma, no to u mechanika będę musiał chyba u twojego zamówić. Opona tył. Na TV Expert. Zamówić czy kupić? Z osobnymi śrubami, no. Tak, bo to nie urywa, to są lepsze. No. No zimny był, tak Michał? Tak. No zimny nie chodził nie, wcale. Nie, nie był. Nie był. Tak, wszystko hula. No już ci daję. Siemka. A co byś chciał wiedzieć, bo co tu dużo opowiadać, powiedzmy. Nie, końcówki drążków nie są wygięte, są proste, mówię, jeszcze pokażę, może by sobie sprawdził. To tu, nie? Tutaj, że to nie, bo to potrafi się w banan wygiąć, jak jest zjeżdżone. Przejadę! No pewnie. Plastików nie połamał. Co? No git. Nie ma jakiegoś tam, nie? Przerywania czy coś tam. A nie robiłem. Z tyłu są wymienione, z przodu nie. Ale tył był robiony, nie? Tył lepiej tam. No. No nawet możesz spojrzeć, czy tam jest mięso. Ale nie, jest dobrze. Nie rzuca na prawo-lewo, czyli jak puściłem kierownicę, to idzie. Nie, okay. Moim zdaniem, mówię, nie mam tu zbytnio jakichś aluzji do niego. Bo to teraz kwestia kasa. No kasę to ci mówiłem, nie? Mówisz, no nie? Mówiłeś, no. Mówiliśmy, to może być, ja tam niżej nie schodzę, niech stoi, bo ten sprzęt tak stoi, no nawet są droższe i mają mniej bajerów, pojedzie, nie? Bo sam koszt tego licznika to jest 7 stóp, nie? Aha. No. Jakbyś chciał go kupić osobno, nie? A on może w ogóle liczyć motogodziny, czy nie? Nie, motogodziny, nie. Kilometry, nie? Kilometry, czyli mogę jakiś motogodzin licznik założyć osobno. Osobno sobie, nie? No to tam jest, jak masz krosa, to wiesz, tam jest kwestia tylko jednego kapelka, nie?
No ale jeszcze coś byś mógł zejść, no. Nie, no nie, no. Nie, 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 róbmy ten. Zróbmy to, żeby nie było, że nie zrobiłeś. No. Jak mam to sprawdzić? A, w ten sposób. I tu sobie kołem poruszaj, kierownicą, czy tam, nie, łapy gdzieś włóż. Bo ja nie wiem do końca, o co mi chodziło, ale no chyba chodziło... Nie, trzymaj koło, a ja przekręcę kierownicą. Wiesz, to koło przytrzymaj mi, to koło. A to? O, to. Trzymasz? No. Minimalnie coś tu, coś jest. Nie powiem, że nie. Bo może nawet jak ty przytrzymasz, a ja ruszę, to poczułem, wiesz? No. Czekaj, mocniej przytrzymam, no. Minimalne. No jest, no, jest, no. A to? Tu nie, tu nie, tu w tym nie. No może nie wiem, wiesz, może być... No to też nie są jakieś tam mega koszty, bo łożyska to są 50 zł, choć no, 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 to nie jest tu jakieś 1000, żeby trzeba włożyć. No. No i wiesz, tu masz od razu osłonkę tą, ta jest pełna aluminium, kiwak osłonięty, że tak. Wiesz, żaden kamień ci nic no. Nie, zębatki nie popierdzieli, nie? To takie zdjęcie se zrób. To mi poczekaj, ja ci dam telefon. Iść usiądź teraz. Teraz usiądę. Dobra, to muszę się teraz zastanowić. Chwila przerwy, spoko. Daj mi chwilę przerwy. Spoko, spoko. No, umowę mamy, utargowałem z Michałem, mówi, że ten, za wlepki. Dzięki widzę. A to ja mam dla ciebie bonusa. No, pięknie. 200 wy opuściłeś, to dostaniesz tam. 1200 opuściłem w ogóle. No 1200, dobra. Moje wlepki, to nawet więcej kolego możesz rozdać. I wiesz co, wyjątkowo masz Born to Raida. O. Ile chcesz? No, ile dasz, tyle biorę. Nie będę się, ja już z tobą się nie będę targował. No to zostawię dla jakiegoś widza. No, na swojego kłada na klep. Załadować i... No, pakujemy i lecimy. Dokumenty, wszystkie mam. Wszystkie. No to teraz tylko wystarczy załadować Raptora. Najazdów nie wziąłem, ale sobie jakoś poradzimy. Oj, na biegu zostawiłem. Mam złapać, nie? Dobra. 3, 4. Nie jest źle. Dobrze, z tyłu już pójdziesz. No. Już mam trochę doświadczenia z ładowania kładów. O. To jest tylko 30 kg, nie? No. Ale, no wymiar. No i w sumie go tylko tutaj zepnę. Do tego on ci nigdzie nie ucieknie. No, nawet na jeden pas. Także widzisz, nawet fajnie, że się poznaliśmy. No. Dobra. No to Michał, dzięki, nara, ja trzymaj się. Do zobaczenia na kanale. Czyli Iza, dzięki ci bardzo, dzięki wam za wsparcie, za donaty. No i trzeba się przejechać, nie? Lada moment. Raptor jest zarejestrowany na dwie osoby, czyli po prostu będzie można nawet Kubę zabrać na kłada na miasto. Przejechałem się kawałek, mocy ma tyle, że po prostu w miejscu się kręci. Łyse opony to nawet i dobrze, przynajmniej je dojadę, będą się fajnie ślizgać. No i co, no po prostu, no jestem w szoku, no co mam wam powiedzieć, no po prostu jestem w szoku. Już nic więcej nie mogę mówić. Nic mi nie przychodzi do głowy. No i Wydek tam gada tak, że normalnie szok, nie? Nie wiem, chyba za głośny jest. Nie polubią mnie sąsiedzi. Niestety, ale źle spiąłem. Trzeba jeszcze tam zapiąć. Bo się ruszam i słyszę to. In the darkest night, I
I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the. Take me to your jungle, where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, jungle, jungle. Life. Ooh, let's give it a go like a purpose shows.